Witamy serdecznie. Pytanie na śniadanie, niedzielne wydanie. Przepiękny dzień, wspólnie witamy ten dzień. Jak widzicie, drodzy Państwo, zamieniłam Tomka na Anię. Bardzo mi z tym miło i już czujecie, że idzie coś wyjątkowego. Bo kiedy tutaj się znajduje Ania, jeszcze po tej stronie kanapy, to wiadomo, że będzie to wyjątkowy czas, wyjątkowe kilka minut. Dlaczego, Aniu? Dlatego dzień dobry, drodzy Państwo, że rozkładamy teraz nasz czerwony, a tak naprawdę szampański dywan i zapraszamy wyśmienitych gości, czyli jest z nami już teraz Wiki Gabor i jej ukochana mama Ewelina, dzień dobry. I tata Dariusz. Dzień dobry. Z jakiej okazji? Witamy. Z takiej okazji, że to już jutro nowa produkcja na TVP VOD, serial dokumentalny o idolce dzieci i nastolatków, oczywiście, czyli Wiki Gabor, Mój Świat. No i z tej okazji chcemy was troszeczkę przepytać, czego my się tam dowiemy o Wiki? No właśnie, czego my nie wiemy o Wiki? Ja widziałam w zwiastunie, jak tak pięknie powiedziałaś, dużo o mnie mówili, coś takiego, a teraz pora, żebym ja opowiedziała coś o sobie. Co dla ciebie, jak tak patrzysz na te kilka odcinków, które nagraliście, jest takie najważniejsze, żeby na czym widzowie powinni się skupić, oglądając ten serial? W sensie, nie wiem, to jest serial o mnie. Praktycznie jestem po prostu sobą w tych odcinkach. Myślę, że w niektórych właśnie momentach są fajne takie rzeczy, które nikt o mnie wcześniej nie wiedział. Może to zaskoczyć parę osób. Jestem też ciekawa, jak zareagują fani na ten serial, bo jakby, nie wiem, przeważnie jakby starałem się być sobą zawsze, ale... To scary. Widzimy już fragmenty. Nie wiem, ale no ten serial jest taki o mnie, więc fajnie się go tworzyło. Tak, wyobrażam sobie, że to musi być wyjątkowa przygoda, współtworzyć serial o sobie, ale też takie duże wyzwanie, prawda? Duża odpowiedzialność, patrząc tutaj na mamę, która towarzyszy, często państwa widuje za kulisami i zawsze jest mama Wiki, która czujnie patrzy, obserwuje, trzyma pieczę nad tym wszystkim. Droga mamo, jak pani to widzi, tę nową produkcję? Dlaczego jest ważna? Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajny dokument pokazujący właśnie życie Wiktorii, czyli tej jakby idolki nastolatek, tak? Nie tylko, ale też tej Tity, o której nikt nie wie, która prowadzi swoje takie prywatne życie, tak? Także myślę, że bardziej ją tutaj widzowie będą mogli poznać od tej prywatnej po prostu strony bardziej. Nasi widzowie wiedzą, że ja zawsze śledzę wszystkie portale internetowe, bo taka jest moja praca. I powiem wam szczerze, że obejrzałam już ten pierwszy odcinek, jest wyśmienity, także dla wszystkich fanów Wiki naprawdę serdecznie polecam, ale nie tylko dla fanów. Ale wiecie co, trochę mnie to zaniepokoiło, że jak przeglądam te wszystkie portale, to były takie niepokojące treści związane z nauczycielem, że niby gdzieś nauczyciel wykorzystał Wiki Gabor. Czy to jest nad wyraz? Czy media źle to zinterpretowały? Co tak naprawdę się wydarzyło? Właśnie, powiedzmy to. Raczej źle zinterpretowały media. Absolutnie. Była to bardziej taka śmieszna sytuacja, bo w czasach covidowych Wiki po prostu wysłała filmik, po prostu żeby zaliczyć materiał. Tak, po prostu. Więc bardziej to była śmieszna sytuacja, natomiast, no tak jak wiemy, tutaj media po prostu rozdmuchały to w inną stronę. Mówili na czerwonym dywanie o tym, więc wyjaśnijmy, bo to być może rzeczywiście mogło być źle odebrane. Wiecie, jak to jest? To jest punkt widzenia, forma przekazywania informacji. Czyli tak, nagrałaś po prostu filmik swoje ćwiczenia. Filmik na WF lekcje do zaliczenia, tak? I twój nauczyciel pokazał to na swoim weselu, tak? Czy na czyimś weselu? Po prostu gdzieś. I powiedziałaś to jako taką anegdotkę, no, a media to gdzieś rozdmuchały. I dlatego chcemy chyba o tym powiedzieć, żeby też jakby nie szerzyć. Tak, absolutnie tak. Absolutnie, absolutnie było tak, że to bardziej taka śmieszna po prostu anegdota. Natomiast no, gdzieś tam wyrwane z kontekstu i absolutnie nagłówki nie wiadomo skąd. To znaczy, ja odbieram to, że pozytywnie chciał się może pochwalić, pokazać, że tak samo uczestniczy. Że jest dumny z tego. Dokładnie. W tym
Nie chciał nic złego zrobić po prostu. Wszystko jest absolutnie. Absolutnie. Tutaj chcemy jeszcze nadmienić, że szkoła, do której uczęszcza Wiki, jest absolutnie bardzo wspierająca. Nauczyciele, pani dyrektor. Więc tutaj absolutnie nie ma mowy o zrobieniu czegokolwiek złego w kierunku Wiki. Absolutnie. To, co mi się też podobało w tym serialu, w tym pierwszym odcinku, to co pan powiedział, panie Dariuszu. Bo po pierwsze, Wiki, jesteś na scenie, Wiki Gabor, taką ciebie wszyscy znamy, ale w domu jesteś Wiktorią. I tutaj tata oddał taki piękny hołd pani Ewelino, jeśli chodzi o edukację Wiki, że tam nie ma przelewek, nie ma odpuszczania. W tym roku masz egzaminy ósmoklasistki, więc no, dużo się będzie działo w tej edukacji twojej. Dzieje się cały czas, mam cały czas korki w ogóle z matmy i w ogóle. Nie wiem, no jakoś idzie, ale stresuję się. W sensie ja mam trochę gorzej, bo mam jakby takie... Sama się praktycznie uczę, więc jest trochę... W sensie, trudniej. Jest trudniej, no ale jakoś idzie. Mhm. A też tworzycie taką multikulturową rodzinę. To zawsze mnie ciekawi, jak na was patrzę. Czy coś też dowiemy się na ten temat, coś więcej w odcinkach? Absolutnie tak, ale nie chcemy za wiele zdradzać. Ja wiem, ja też nie chcę, żeby się za dużo, ale żebyście... Mnie już tak korci, żeby właśnie powiedzieć, że zobaczyłam jeszcze to i to i tamto, ale muszę tutaj być na kłódkę, żeby właśnie nie zdradzić za dużo. Ale będzie też siostra Melisa. Tak, będzie. Tak, będzie bardzo dużo osób w ogóle z rodziny w tym serialu, więc... Która na pewno nas ogląda i pozdrawiamy. Jup, hej Mela. Hej. Te korzenie też są bardzo ciekawe, więc Wiki dużo zmaga się z takim tak zwanym hejtem ze strony osób, które zupełnie, no nie wiem jak to ująć, bo to po prostu są hejterzy, którzy piszą takie po prostu okropne rzeczy, a jest to niezwykle ciekawe i dla mnie właśnie była dlatego od początku ciekawą postacią, nie tylko dlatego, że ma piękny głos, ale dlatego, że właśnie to doświadczenie jest inne, można się wielu rzeczy nauczyć. To znaczy, mi się wydaje, że będzie też kultury. Trochę interesujące dla każdej innej nastolatki zobaczyć, że Wiktoria jest rzeczywiście żadna inna, taka sama jak każda inna. Mm-hmm. Tak samo się zachowuje w domu jak każde inne dziecko po tym, jak schodzi ze sceny i jest normalnym dzieckiem jak każde inne dziecko. I to jest to wspólne, co łączy. Każdą nastolatkę. To... I też można zobaczyć przede wszystkim, jak wyglądają te kulisy, prawda, tego życia na świeczniku, bo jesteś cały czas na świeczniku, ciągle jesteś oceniana. Więcej nie będę zdradzała. Jutro w TVP VOD właśnie serial dokumentalny o Wiki Gabor. Wiki Gabor, mój świat. Ja serdecznie polecam. Zapraszamy do świata Wiki Gabor. Z wielką ciekawością będziemy obserwować, co w tym świecie się dzieje. A wam dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy i serdecznie zapraszamy do oglądania. Dzięki serdeczne. A teraz, drodzy państwo, wszyscy wsiadamy w jeden samolot i lecimy do Londynu, bo